Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Psalm 97, werset 11. Szczerość Robiego. W XIX-wiecznej Anglii chłopiec o imieniu Robi zarabiał na życie, sprzedając na ulicach agrafki, igły, grzebienie i inne drobiazgi. Kupujcie grzebienie i igły, krzyczał w poczekalni na dworcu kolejowym. Był bardzo zmęczony i głodny, toteż jego głos był słaby i cichy. Mało kto zwracał na niego uwagę. Jednak w pewnej chwili podeszła do niego jakaś dama i powiedziała: wezmę zestaw agrafek, żebym mogła spiąć rozdarcie w mojej sukni, dopóki nie wrócę do domu. Potem zwróciła się do brata: Harry, zapłać proszę. Mężczyzna wręczył Robiemu pieniądze, ale chłopiec zaprotestował. Nie, proszę pana, za dużo. Dziś rano dałem dwie z nich mojej młodszej siostrze, która chciała naprawić sukienkę swojej lalki. Mówiąc te słowa, chłopiec oddał 2 z 10 centów, które otrzymał. Ależ jesteś uczciwy, zażartował mężczyzna. Jak zamierzasz przetrwać, jeśli nie będziesz troszkę oszukiwał od czasu do czasu? Robi odpowiedział: zdecydowanie. Wolę nie żyć w ogóle, niż żyć oszukując. Kto cię tego nauczył? Zapytał mężczyzna. Moja mama, proszę pana, zanim umarła i poszła do nieba. Jestem pewien, że wolałaby widzieć mnie umierającego niż nieuczciwego. Masz rację, mój chłopcze, z namysłem przyznał mężczyzna, który sam był kupcem, a mając kłopoty finansowe w firmie, często pomagał sobie oszustwem. Prosta szczerość Robiego tak mu zaimponowała, że porzucił swoje oszukańcze plany i z Bożą pomocą wyszedł z finansowych tarapatów. Robiemu również opłaciła się jego szczerość. Kupiec zatrudnił go u siebie i powierzył mu wiele obowiązków, ponieważ mógł polegać na uczciwym pracowniku. Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Psalm 97, werset 11.